Go. Cześć, słuchajcie, z tej strony Michał, tu jest Kamil. Przyjechaliśmy na strzelnicę zobaczyć, jak się sprawuje karabinek M4, o którym ostatnio głośno w internecie. Dużo o tym ludzie już piszą, mówią, więc nie będziemy tego powielać za bardzo. Bardziej nasze spostrzeżenia, a najistotniejsza dla nas była kwestia celności, więc na kilku rodzajach amunicji postanowiliśmy strzelić na 50 i 100 metrów. Co do 300. I 300, właśnie w 300 w gong weszły, także jest ok. A my na papierze też. To jest na GGG. To robiliśmy 77 na tym? Na początku, zanim przyszliśmy na 500, no. Okej, okay. Dobra, to 77 grainów. Sierra. Droga kulka do taniego karabinu. O co tu chodzi? Strzel w gong. Nie no, jak grupę robię, to robię. I to jest koło minuty kątowej teraz. Taka. 5 kulek, nie? No. Dobra, w gong mogę jebnąć z 55 na przykład. Załaduję całe dwie. Słyszałeś? Nie. Dwa trafienia. Jeden w prawą dolną ćwiartkę i drugi w środek. No i pięknie. Dobra, mechaniczne. Jak mężczyźni. Dawaj, odkręcamy lunetkę. O. Poszła. Ona się tu w ogóle ledwo mieści, ta luneta, nie? Widziałeś to? Dodę. Pusta. Na głębokim oleju smażona. Dobrze. 0,200 i 300. No i próba. To go. A co? O? Dostał. Dawaj znak. Trafiłeś? Tak? W dół. Okej. Teraz nie. I trafiłeś znowu w dół. Okej, okay, a tak w ogóle to zawsze korzystamy z strzelnicy w Lublewie Gdańskim. To jest strzelnica Czapla. Fantastyczny obiekt, otwarty, bardzo dużo miejsca, dużo stanowisk ciekawych, przede wszystkim dużo osi na 300 metrów, na 200, na 25 i 50, także
Piękna pogoda sprzyja zawsze tym testom, dlatego z miłą chęcią tu przyjeżdżamy i was również zapraszamy do postrzelania tutaj na tym obiekcie, bo jest naprawdę spoko. Dobra, cele na 100 metrach widzicie, za chwilę pojedziemy na 300, a potem Kamil powie, co było i z czego strzelane. Dobra, 300 metrów tarcza. Tak wygląda skupienie na 300 metrach. Uważam, że jak na 14,5 cala, wszystko z bomby robione, to jest fajnie. Oczywiście można byłoby się pobawić w dobór jakiejś innej amunicji, ale chyba nie do tego ten karabinek został stworzony i nie dlatego będziecie go kupować, żeby strzelać jakiś długi dystans czy PRS-a. Także uważam, że naprawdę jest spoko. Dobra, słuchajcie, mamy tarczę. Kurwa, wszystko leci, dobra, nieważne. I to jest tak, to jest 100 metrów. Tutaj mamy grupę z GGG 55 grainów z lunetą. Tutaj mamy grupę z Elaborki 69 grainowej PPU. A tu mamy grupę z 77 Sierry. Czyli 77 na lufie 1.9 lata i tak zajebiście. O, takie lokowanie produktu, może wytniemy to. No to jest koło minuty kątowej, mniej więcej, nie? Tu jest koło dwóch, tu jest, nie wiem, 1,7, 1,6 może. Dobra, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest 300 metrów. Grupa 5 strzałów, amunicja GGG, 55 grainów, 1, 2, 3, 4, 5. Taka, no, wielkości dłoni, powiedzmy. Nie umiem w matematykę, więc tego nie... Kamila dłoni, nie? Tak, bo Michał ma rękę, kurwa, traktorzysty, także tam się dużo rzeczy dzieje. No co mam powiedzieć? Nic tu nie widać niepokojącego, ale przy takim przebiegu to w ogóle nie ma sensu się odzywać. Zobaczymy za 1025, 10, może. No, wyskakuj. Wyskakuj z wora. Tu jest sama sprężynka. Mogliby dorzucić o-ring chociaż. Ale problemów z wyciągiem nie było. Żadnych. To są pierścienie gazowe. Które o. Są luźniutkie. Ten karabinek w tej chwili ma z 40 kulek przebiegu. I to są pierścienie, które no mogłyby trzymać trochę lepiej, nie? Powinny trzymać lepiej, po prostu. Ciekawostką jest to, że ten zamek, a w zasadzie słupadło, jest od środka pokryte chromem. Tak. To też rzadko się zdarza. Tak. Iglica jest chromowana. Cała. Jak widać. Albo z nierdzenki.
albo z nierdzewki. Zaraz, nie wiem, czy to będzie widoczne, czy nie. Tu jest w środku chrom, taki jasny. Też jest na styk zrobione, bo tutaj ani troszkę się tego chromu nie wylało na zewnątrz. Często tak jest, że się wylewa. Sam zamek. Brakuje mi pod pazurem wyciągu tych gumek, nie? Dwóch. Tej gumki w środku, wewnątrz sprężynki i o-ringa dookoła, bo tego nie ma, jest sama sprężyna. Zamek jak zamek, no. AR-15. Działa. Działa. Te pierścienie luźne, to mnie denerwuje. No ale, no, nieważne. Sprawdzaliśmy przykręcenie klucza gazowego na zrywanie. Nie odkręcił się. Także nie powinien się samoczynnie odkręcać. To jest ważne, bo jak się klucz odkręci, to nara. Co dalej? Lufa i komora nabojowa też są chromowane. To chromowanie też jest takie na styk, ale jest. Mechanizm spustowy, milspekowy, trochę podobny do Mossberga z takim tutaj dziwnym nacięciem na kurku. Jednooporowy, trochę chropowaty, taki typowo wojskowy spust. Bezpiecznik jest dwustronny. To jest fajna rzecz dla osób leworęcznych, dla praworęcznych też w zasadzie. To skrzydełko mogło być trochę tutaj podcięte, ale nie jest. Cóż. Zwalniacz magazynka też jest dwustronny, działa z obu stron. Cyk. Cyk, eureka, wszystko działa. Chwyt pistoletowy A2, najbardziej znienawidzony chwyt. Kwestia gustu, niektórzy to lubią, ponoć. Rączka przeładowania, standard AR-15. Zmieniałem na co? Radiana chyba tam wstawiałem, działa, pasuje. Jeden problem jest z tym tutaj przednim otworem na pin. On jest taki jakby ciut za mały i nie podchodzą do końca lowery od aerów cywilnych nowych, typu, nie wiem, Aero Precision czy czegoś takiego. Ten pin po prostu nie chce wejść, a nie chciałem go tam wbijać, bo to nie ma sensu. Pasuje bez problemu lower od M16A1 z Wietnamu, nie? To jest ciekawe. Klapeczka tutaj też wygląda na taki typ starszy, bo tutaj kołeczek sobie wychodzi do tyłu, a nie jest całkowicie zamknięty. Także nie wiem, czy oni mieli specyfikację od M16A1 gdzieś tam z kitraną i po prostu jakieś elementy z tamtego zapożyczyli. Karabinka zapożyczyli. Gwizdek na gwint tradycyjny, jedna druga na 28. Jedna druga na 28. Tu też jest trochę ciągu pod M16A1. Nie jest crash washer, tylko jest podkładka sprężynowa, taka rozcięta. Tutaj widać rozcięcie na dole. Ale urządzenie wylotowe jest typu A2, jest zamknięte na dole, także jest takie połączenie tego i tego. Muszka zakołkowana. Taki klasyk M4-kowy. Można bagnet założyć, można sobie dźgać frytki w domu. Łoże Picatinny. Nie ma luzu. Jest skręcany z góry na 4 śruby. Czy to się tu trzyma na tym delta ringu jakoś mocno? Sprężyna jest mocna w miarę. Dobra, to się trzyma. Szyna na górze, jak było widać. Lunetę można zamontować. Nawet takiego bydlaka jak Vortex Venom, który się tu ledwo mieści, bo muszka mu przeszkadza. Chociaż jak patrzysz przez lunetę, to tej muszki w ogóle nie widać. Przyrządy mechaniczne, standard M16A2, M4A1. Dwa typy celownika, duży od 0 do 200 metrów na takie dosyć bliskie i szybsze strzelania. Mniejszy celownik 300 metrów i dalej. Tutaj można wkręcać na większe odległości. Tutaj jest podziałka 400 metrów, 500 i to chyba tyle, do 500. No. Z tego, co żeśmy zaobserwowali, generalnie karabinek w tych pieniądzach jest całkiem spoko.
Na tą chwilę wszystko wydaje się być dobre. Wiadomo, to się wszystko okaże dopiero po jakichś większych przebiegach typu, nie wiem, 1000, 2, 5, może 10. Celność trzyma, wszystko jest ok. Jak na taką broń, którą się da kupić, wyjąć z pudełka, pójść na strzelnicę i po prostu się cieszyć, nie dokupując żadnych przyrządów dodatkowych, innych rzeczy. Mamy w komplecie dwa magazynki, tak? To też jest ciekawostka. Tak wygląda magazynek. Taki typowy stalak. Także, no mówię, kupujemy taką broń, idziemy na strzelnicę, amunicję bierzemy i się bawimy. Chyba w porządku opcja, także sceptycznie podchodziliśmy, bo wiadomo, za różnymi tanimi rzeczami się kryją dziwne. Tu chyba raczej nie ma nic do ukrycia, no mówię. Niech ktoś zrobi większy przebieg, wiemy, że te karabinki na strzelnicę poszły, tam zapewne się nad nimi trochę popastwią i wtedy będzie wiadomo, co tak naprawdę sobą reprezentuje. Na chwilę obecną, jak dla nas, jest spoko. Sprawdzimy jeszcze inne magazynki, czy pasują? Możemy sprawdzić właśnie, jak jest kompatybilność z innymi magazynkami. Właśnie, no to będą. To jest magazynek od niego. Standardowy. 30-nabojowy. Blokuje zamek. Wylatuje sam. Dalej. Duramag 20-nabojowy stalowy. Też. Daniel Defense 32-nabojowy. Pimak trzecia generacja. Stanak amerykański, aluminiowy, 20-kilkuletni. Też działa. Tu ten dwustronny zrzut magazynka. Fuck up. Lancer, 20-nabojowy. Też działa. I fioletowy magazynek z fabryki broni w Rabo. Też działa. Też działa.